podobno. Nim w następnych odcinkach przejdziemy do problemów czy tematów bardziej perspektywicznych, w różnych, dostrzeganych w różnych, przez różnych ludzi z różnych środowisk, płaszczyzn społecznych, to dzisiaj wróciłbym do tematu najbliższego. 1 marzec, gala w Suwałkach, jedno z zimniejszych, jak nie najzimniejsze miejsce w Polsce. Wszyscy, którzy zasiądą przed telewizorami, na pewno będą oglądać już produkty finalne, a więc scenografię, wizualizację, przygotowanie zawodników. Natomiast myślę, że mało jest informacji na temat samych kulis, jak powstaje ten produkt, bo wiadomo, że zawodnicy prowadzeni są parę lat, a więc tego mam na myśli przede wszystkim życie po drugiej stronie kurtyny, a więc na sali treningowej, poprzez pryzmat rozmów ze sponsorami, ze stacją telewizyjną, pozyskiwaniem wartościowych sparring partnerów. Jak powiedziałem, gala jest produktem finalnym, natomiast wiadomo, że trzeba tych zawodników, wszystkim się wydaje, że oni wychodzą jakby już przygotowani do startu, natomiast same kulisy są nie aż tak różowe, bo wielu zawodników lękają nieraz kontuzje. Poza tym, moim skromnym zdaniem, obserwując zawodników z kilku grup promocyjnych w Polsce, wydaje mi się, że niektórzy z nich osiągnęli taki poziom, że praktycznie o ich rozwoju będzie decydować jakość sparingów, jakość przygotowania poprzez sprowadzanie odpowiednich sparingów. I mało ludzi wie, że sparing partnerzy kosztują. Średnia cena dobrego sparring partnera, to w zależności od tego, jaki poziom prezentuje, to jest w granicach między co najmniej 1000 a 2000 euro na tydzień, biorąc pod uwagę garaż zawodnika, hotel, wyżywienie, jego przelot, a więc to wszystko podnosi oczywiście i koszty samej imprezy. I dzisiaj takich paru zawodników można było wymienić, dla których, jak powiedziałem, jakość sparingów będzie po prostu decydować o tym, czy oni się będą rozwijać w sposób prawidłowy, czy nie. Poza sparingami oczywiście mamy dosyć ciekawy rok, jeśli chodzi o udział boksu w poszczególnych miastach. Myśmy na przykład złożyli ofertę do 4 miast i dostaliśmy jak do tej pory już odmowę, no bo większość, powiedzmy, prezydentów, burmistrzów czeka na chyba do tego kulminacyjnego punktu wyborów samorządowych, więc może gromadzą środki na akcję w bliższym terminie wyborczym. Więc to jest też następny temat, o którym mało ludzi wie, a dotyka boksu. Przykładowo, dzisiaj mamy galę w Suwałkach i gdyby nie, oczywiście pod patronatem pana prezydenta i dziękujemy za to bardzo, ale dużym wsparciem jest, wydaje mi się, że ciężar gatunkowy przy organizacji gal w tej chwili przenosi się na sponsorów. Dobrze, że podparła nas jedna z poważniejszych firm na rynku polskim, to jest firma Bodzio, fabryka mebli Bodzio, więc to jest dla nas następne jakby wyzwanie, że możemy zegzystować na poważniejszym poziomie na rynku bokserskim. Dobrze, że wokół niektórych miastach pojawiają się ludzie, którzy poza oczywiście wsparciem finansowym są jakby takimi wolontariuszami do działań organizacyjnych na rzecz boksu. To jest też ciekawe nowe zjawisko, które może 2-3 lata temu w boksie zawodowym trudno było zauważyć. No myślę, że ta sytuacja, która się wydarzyła w Polskim Związku Bokserskim, przypomina mi trochę z moich młodzieńczych lat te najlepsze filmy kowbojskie. Jak się wchodziło gdzieś, wjeżdżało do miasta, to wszyscy ci, którzy byli gośćmi zaproszonymi czy nie, odkładali u szeryfa pistolety, żeby był spokój. Ja myślę, że jak się teraz będzie wchodzić na zebranie do PZB, też trzeba będzie wszystkie akcesoria zostawić na stole u głównego szeryfa. Mówiąc poważnie, na pewno przecież w zarządzie jest paru ludzi, którzy bardzo solidnie pracują, są we władzach międzynarodowych i nie można tutaj, jak to się mówi, krytykować wszystkich. Nie można generalizować opinii o wszystkich członkach zarządu, że wszyscy źle pracują i że są nieprzydatni. Jest paru ludzi, którzy naprawdę wykonują kapitalną robotę. Natomiast ta sytuacja, która była, no splendoru naszej dyscypliny nie przynosi. To nie ma o czym dyskutować. Na pewno ma to wpływ na społeczny odbiór tej dyscypliny.
dyscypliny, nie najlepszy zresztą, więc myślę, że to jest jeden i ostatni przypadek. Ja generalnie już wcześniej sygnalizowałem temat, że widziałbym zupełnie inaczej pracę Polskiego Związku Bokserskiego, nie tylko. Dzisiaj struktur w sporcie polskim po prostu, a szczególnie w boksie, gdzieś zresztą się w tyle przez ostatnie lata. Widać, że tutaj brakuje przede wszystkim pewnych rozwiązań personalnych, menadżerów, którzy by prowadzili to w sposób poważny. Ja kiedyś miałem propozycję, jak pamiętacie, utworzenia związku konkurencyjnego, ale jak to się mówi, świętej pamięci sportowej, oczywiście były minister sportu, chyba Lipiec, nie pamiętam nazwiska, mówię oczywiście o tym sportowym pogrzebie, nie personalnym, uznał, że to się nie kwalifikuje do zmian. Ja uważam, że zdrowa konkurencja, utworzenie drugiego związku by sprowadziło większą rywalizację i dało szansę ludziom, dla których ten sport coś w życiu znaczy. I to jest wszystko. I dalej tą propozycję podtrzymuję. Może nowy minister sportu, pan Biernat, podejmie taką decyzję. Ja jestem chętny do rozmów.